Sabes, sí, no sé la posición. Es decir, el repacho. Szanowni Państwo, otwieram 35. sesję Rady Gminy Warto. Bardzo serdecznie witam wszystkie Panie, Panów Radnych. Witam serdecznie Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, Panią Skarbni, Szefową Biura Rady. Bardzo gorąco witam wszystkich dyrektorów, kierowników gminy, organów gminnych, jednostek organizacyjnych. Witam przedstawicieli jednostek pozarządowych, które działają na terenie naszej gminy. Bardzo serdecznie witam Państwa sołtysów. Natomiast w sposób szczególny, bo po raz pierwszy chciałbym powitać Pana Michała Gawłowskiego, który jest kierownikiem powiatowego zespołu doradców rolnych. Mamy dzisiaj ten punkt, który co roku procedujemy. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kworum mamy, możemy podejmować decyzję. Porządek obrad został Państwu przesłany, natomiast chciałbym zaproponować w nim kilka zmian. Pierwsza zmiana techniczna, szanując czas naszych drogich gości, chciałbym, żeby Pan kierownik Michał Gawłowski zaraz po tej części naszej informacyjnej przedstawił swoją informację i też jakby oddać się swoim pozostałym obowiązkom. Następna zmiana, którą chcę zaproponować, Pan Wójt prosił, żeby w punkcie 17 zmienić nazwę tej uchwały, czyli podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki. Sprawa była dyskutowana już na komisji. Kolejna sprawa, dwa dodatkowe punkty, o których o jednym rozmawialiśmy na komisji, drugi będzie referowany dzisiaj, jeżeli Państwo się zgodzą. Dodanie dwóch uchwał. Pierwsza w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Biła na realizację zadania przewidzianego przepisami ustawy o wychowaniu sprzeciwności przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ten temat jest nam znany, bo był omawiany podczas komisji. Oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Wapno. Ten temat będzie referowany przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. Czy ktoś z Państwa ma inne uwagi bądź wnioski co do zmiany naszego programu dzisiejszych obrad? Jeśli nie, ponieważ występuje zmiana, ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad w tej wersji przeze mnie przedstawionej? Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał? Jednogłośnie. Jeżeli chodzi o protokół z poprzedniej sesji, zostało do tym osobom, które to zgłosiły, przesłane, czy są ewentualne uwagi do niego? Tak, a to że ja może się odnosić, gdyż nie byłem na sesji i dlatego nie otrzymałem i nie będę się odnosił do tego wniosku. Wstrzymuję się od głosowania. Którego wniosku? Z protokołu. Aha, rozumiem, dobra. Szanowni Państwo, i informacja o realizacji wniosków. Panie Wójcie, bardzo proszę. Ostatnia sesja miała miejsce 12 lutego, troszeczkę czasu już minęło. Wniosków może nie było zbyt wiele, z racji tego, że na sesji ruszam na szkole, wiele rzeczy, że tak powiem, takich dotyczących spraw technicznych, udało się na bieżąco wyjaśnić i myślę, że to jest dobra tutaj, że tak powiem, droga w tym kierunku, żeby właśnie tak bywało. Sprawa wniosku pana Leszka Waczyńskiego dotyczyła skrzyżowania drogi w kierunku Wągrowca. Ten temat już tutaj rozpatrywaliśmy, omawialiśmy na komisji. Chodzi o sytuację związaną z uzgodnieniami pomiędzy powiatowym zarządem dróg a firmą Warpol. Te rzeczy zostaną wraz tutaj z nadejściem wiosny rozwiązane. Będzie nowy przepis pod drogą. Będzie również wjazd na pole od innego miejsca. Myślę, że z korzyścią tutaj dla wszystkich, którzy jeżdżą tą drogą, będzie, że tak powiem, to rozwiązane. Sprawa ulicy Chopina, bo też taka tam była, że tak powiem, dyskusja, możliwość naprawy tej drogi. Oczywiście jest to jedna z dróg, które tutaj w gminie, że tak powiem,
dróg mamy dużo, pomimo tego, że bardzo wiele zostało zrobione przez ostatnie lata. Także odnosimy się do tej drogi jak do każdej innej, jeśli chodzi o potrzeby mieszkańców. Jest to droga, która była nawet wpisana tutaj możliwość realizacji w roku przyszłym, jeśli chodzi o tutaj zabudowę asfaltową, ale niestety są to drogi, które przynależą do spółdzielni Szczecha, która kiedyś istniała. W związku z tym póki co te drogi nie są skomunalizowane i nie możemy, że tak powiem, tutaj wystąpić o finansowanie z FOGR-u do tych dróg. I są one takie, tak jak mówiłem, konstrukcji jakie są. Jest to droga, gdzie bardzo wiele było nawiezione swego czasu kamienia, również poprzez to, że były tam pewnie inwestycje robione, więc że tak powiem, również w wyniku robienia tych inwestycji pojawiła się glina, jest to wszystko wymieszane. Na pewno jest to droga, która jest problemem. Najlepiej by było zrobić w konstrukcji takiej, żeby nie stanowiła problemu dla mieszkańców, czyli zrobić tam nawierzchnię asfaltową, ale no wiadomo, że to wszystko kosztuje. Dlatego w związku z tym tutaj na wiosnę na pewno tak jak na każdą inną z dróg, tak jak mówię, że rozmawiałem tutaj z panem Wojtkiem, też naszym temat odpowiedzialnym jako obywatel w naszej gminie. Także myślę, że na ile będziemy potrafili w ramach posiadanych środków i obtyli doprowadzić do jakiejś, że tak powiem, rekonstrukcji umożliwiającej spokojny przejazd do tej sprawa wniosku pani Sofii ze Stołężyna, pani Wiolety Szalaty, chodziło o pękniętą rurę przy transformatorze. Jest ta usterka naprawiona. Pan radny Mikołaj Szuman pytał, jak wygląda sprawa związana z infrastrukturą sportową. W trakcie w zasadzie już wtedy tej komisji była odpowiedź, że radni podjęli decyzję, że nie wchodzimy w tą infrastrukturę. Państwo pamiętacie dobrze, że dopiero niedawno zrobiliśmy jedno obiekty, które jeszcze nawet nie zostały, że tak powiem, rozpoczęta spłata, jeśli chodzi o te obiekty, a kolejne, które wchodzą z projektu, wymagają bardzo dużego naszego wkładu na poziomie 50%. Także są to kwoty gdzieś, które byśmy musieli szukać na poziomie około 300 000 złotych naszego wkładu, jeśli chodzi o boiska przeszkolne, czy też całość. Taki projekt minimalny za 600 000 złotych, a przy naszym tutaj zaangażowaniu 50% to jest to kwota 300 000 złotych. Na nasze możliwości dziś no, nie do osiągnięcia. Sprawa oświetlenia na terenie całej gminy. Również to było pytanie. Jest to problem. To duży, bo my mamy na oświetlenie całej gminy na rok 60 000 złotych. Była tutaj koncepcja porównania z oświetleniem w Tomasinie, gdzie jest powiedzmy, że rachunek za jedną lampę sodową. Ale jest to takie no, trochę złożone, bo jeśli ten rachunek opiewa na kwotę 270 000 złotych, powiedzmy, że licząc to na dwa, jeśli jest to za dwa miesiące, gdybyśmy chcieli przyjąć, że 135 zł na miesiąc jest za jedną lampę, mając 263 lampy w gminie, to wyszedłby koszt naprawdę paradoksalny, a te wyliczenia nie do końca są realne. Z rozmowy tu z panem Wojtkiem jest taka koncepcja, żeby poczekać do kwietnia. On się zobowiązuje, iż uzgodni inną metodę liczenia tutaj z firmą energetyczną z Piły, skontaktuje się z fachowcami, bo mi te przeliczenia nie mają sensu najmniejszego, jeśli chodzi o próbę porównania zużycia prądu w Komasinie za jedną lampę w skali jednego miesiąca, bo no, to po prostu jest, kwoty wychodzą nieporównywalne, także mówi, że trzeba spróbować innej metody. Zobaczymy za miesiąc, w każdym razie ten miesiąc nie koniec,
jeśli chodzi o poczekanie, jak to będzie wyglądało. Sprawa zasilania gazowego na potrzeby instytucji mieszkańców. Myślę, że tego tematu nie będę ruszał, bo bardzo szczegółowo go omówiliśmy na komisji. W sumie byli przedstawiciele firmy tutaj Blugaz. Głosowaliśmy jednogłośnie za tym, żeby po prostu ten projekt wejść, żeby nic intencyjnie podpisać. Myślę, że dziękuję bardzo. Czy są pytania do części informacyjnej pana wójta? Jeśli nie, szanowni państwo, punkt drugi. Jest to moja informacja o pracy między sesjami. Tak, od ostatniej sesji uczestniczyłem w wyjeździe do Mieściska wraz z przewodniczącymi komisji, z panem wójtem, z panem wójtkiem Maćkowiakiem. Chodziło o rozeznanie tematu właśnie tejże gazyfikacji gazem skroplonym. Mogliśmy dowiedzieć się bezpośrednio pana wójta, jak to u nich funkcjonuje już od ponad 8 lat. Również mogliśmy zobaczyć, jak te zbiorniki, w jakim miejscu są posadowione, jak to po prostu działa. Uczestniczyłem w zebraniach wiejskich, Wapno Południe, Aleksandrowie, troszeczkę w Podolinie, na które się udało dojechać, w Stołężynie, w Wapnie oraz w Rójscu. Uczestniczyłem w zebraniu klubu sportowego Unia Wapno. Uczestniczyłem wraz z koleżanką i kolegą radnym w pogrzebie ojca pani Aliny Grabowskiej. Uczestniczyliśmy z panem wójtem w festiwalu smaków, który organizowała gmina Wełna w ostatnią sobotę, a także w zebraniu ochotniczej straży pożarnej tutaj w gminie Wapno, w Wapnie. To spotkanie również odbyło się wieczorem w sobotę. Czy są pytania do tej części? Jeśli nie, szanowni państwo, przechodzimy do informacji wójta o wykonaniu uchwał Rady Gminy o działalności między sesjami podjętych zarządzeniach. Część z tych informacji mamy na piśmie. Panie wójcie, bardzo proszę. A to jak skończymy naszą część informacyjną, nie? Panie wójcie, bardzo proszę. Czy tak, jeśli chodzi o moją działalność między sesjami, podobnie jak tutaj pan przewodniczący, dałem się być wspólna spotkaniu, gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem instalacji gazowej, bo bardzo nasze odczucia były bardzo pozytywne. Ponadto odbyła się narada roczna Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w której brałem udział. Również brałem udział w Forum Rolniczym Powiatu Mądrowickiego, Gołańczy. Cała gama problemów poruszanych przez rolników. Oczywiście przede wszystkim też ta sprawa tutaj przenoszenia chorób przez dziki. Główną była, że tak powiem, sprawą bardzo wielu sytuacji wywołała, włącznie do tego, że wypadałoby wszystkie dziki, jakie mamy w Polsce, odszczelić. Był tutaj jakiś francuski był podawany, myślę, że nie tędy droga, ale no nawet taki skraj rolniczy, że dziki poza tym 21 lutego byliśmy wraz z panią sprawą na podpisaniu promesy na program rozwoju opieki na dzieci w przedziale od roku do 3, czyli małych plus 18. W tej chwili oczekujemy na środki ze strony problemu z tym programem. Mam nadzieję, że uda się go pozytywnie dla dobra wszystkich. Była tam przedstawicielka podsekretarz stanu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Mojanowska, która w imieniu tego ministerstwa podpisywała również te promesy. Omawialiśmy też z panem Gawrońskim projekty dotyczące nie tylko tutaj opieki nad dziećmi żłobkowymi, nazwijmy, ale również program ogólny dotyczący opieki nad ludźmi starszymi. My jako jedna z gmin powiatu mądrowickiego również w tym projekcie będziemy uczestniczyć. Także odbywały się spotkania i po wieczy, i również na miejscu w Wapnie. Poza tym zebrania, o których pan tutaj przewodniczący wspominał, 9 zebrań, ostatnie miało miejsce w piątek ubiegły. Są wnioski wynikające z tych zebrań. Ogólnie frekwencja nie za duża, zainteresowania niewiele, jeśli chodzi o społeczność naszą gminną.
naprawdę martwi, ale nic nowego. Są środowiska, które, jak powiedział, charakteryzują się pewną aktywnością na tle innych, typu Srebrna Góra, typu Aleksandra. Ja bym te środowiska wyróżnił, bo frekwencja naprawdę, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, to naprawdę konkretna i dalsze te środowiska są mocno zainteresowane. Innych wygląda to o wiele gorzej. Być może są te zebrania czasami pod potrzeby, ale to może być lepiej. O wnioskach tutaj może za dużo nie będę mówił, aczkolwiek wiadomo, że ciągle za mało naszych dróg, które po prostu są odpowiedniej tutaj konstrukcji według oczekiwań mieszkańców. Lampy, to jest też stary temat. Sprawa funduszy sołeckich była mocno akcentowana. Każdy sołec w zasadzie wybitnie artykułowało, że brak środków, które kiedyś mieli, powoduje, że mają mniejszą tu jak gdyby możliwość realizacji swoich zadań, a być może i innych zadań, bo chciałbym wierzyć, bo uważają niektóre sołectwa, że gdyby po prostu same sobie dysponowały tymi środkami, to zdecydowanie inaczej, że tak powiem, by mając te środki, zadbały o swoje drogi. Chcę w to wierzyć, dlatego mając świadomość tego, że no jest tutaj duże jak gdyby zapotrzebowanie w społeczeństwie na ten fundusz sołecki. Nie widzę dużej sensu, jakby walki tutaj ten fundusz. Myślę, że wstrzymanie na 2 lata było dobrym krokiem. Pozwoliło nam tutaj sporo inwestycji na terenie gminy zrobić. A jeśli po prostu radni podejmą tutaj decyzję inną, że ten fundusz będzie jak gdyby od roku 2019 na powrót do dyspozycji sołec, to muszę tutaj wierzyć w głębokie jest przekonanie, że będzie on dzielony właściwie, będzie dzielony w sposób rozsądny i znajdzie to odzwierciedlenie w postaci kupionego kruszywa, masy. Oczywiście zaplanuje się też tutaj usługi umiarki, bo przecież nie ma co kryć, że gmina nie znajdzie tutaj środków, obok tych środków, które mamy z tego funduszu sołeckiego. Także z tym trzeba się liczyć i nie mieć później pretensji do gminy, że gmina coś tam nie zrobiła, albo po prostu wymagać, że musi coś zrobić, to oszczędnie, gmina będzie robiła, ale no, jednak środków będzie zdecydowanie mniej. I tutaj będą decydować przede wszystkim rady sołeckie, na co chcą te środki przeznaczać. Ja muszę wierzyć w rozsądek po prostu tych rad, że potrafią tutaj, że tak powiem, interes swój własny, widzieć też przez interes gminy i będą to działania realistyczne. Jeśli chodzi o inne rzeczy, stowarzyszenie było spotkanie roczne Ochotniczej Straży Pożarnej, na którym miałem przyjemność być, również uczestniczyłem w walnym zebraniu klubu sportowego. Spotkałem się też z zarządem Polskiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu. Była też narada wójtów burmistrzów. No i parę innych jeszcze rzeczy, o których wspominał tutaj również pan przewodniczący, z czego ostatnio byliśmy na Festiwalu Smaków pana Sławku. Szkoda, że no, jeśli chodzi o naszą gminę, aktywność zerowa, nie ma po prostu tutaj uczestnictwa takich, że tak powiem, działania. Jest to, że tak powiem, tutaj rzecz, która daje do myślenia na przyszłość. Mamy jedno koło gospodyń wiejskich. W ubiegłym roku, jak te targi smaków były w Warmii, wystąpiły również tu sołectwa i zajęły tutaj, że tak powiem, bardzo wysokie miejsca, zostały nagrodzone. No jest to rzecz, która tutaj daje do myślenia. Sąsiednia gmina Gołęź ma 25 kół gospodyń wiejskich.
ale już są gminy takie jak Margonin, chyba mają tylko 3 koła gospodyń wiejskich. Gmina Gądrowiec ma ich zdecydowanie więcej. Tutaj Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy, przepraszam, robi różne tutaj formy zachęcania. Każdy z tych kół gospodyń otrzymuje pewną pulę środków w ramach uczestnictwa w takim festiwalu smaku. Również są fajne nagrody, więc myślę, że powinno to trochę zmusić do myślenia, jeśli chodzi tutaj o nasze organizacje, żeby jednak w tego typu działaniach uczestniczyć. Także myślę, że na razie to. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej części? Szanowni Państwo, komunikat techniczny. Jak Państwo wiecie, nasze sesje są nagrywane. Ten nasz aparacik pokazał mi komunikat pełna pamięć. Dlatego nagrywam moim sprzętem prywatnym, komóreczką. Będę nagrywał do końca sesji, bo do końca pamięci. Zresztą mamy dzisiaj podwójne nagrywanie. To jeszcze Szanowni Państwo, o to będę dostępny materiał. Szanowni Państwo, informacja przewodniczących komisji stałych o pracy między sesjami. Jeśli chodzi o komisję, mieliśmy komisję łączoną. Bardzo proszę koleżankę o krótką informację. Posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Samorządowej i Spraw Społecznych z dnia 16 marca 2018 roku. Członkowie komisji wysłuchali informacji na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej za 2017 rok, które przedstawiła pani kierownik Barbara Sender. Po wizycie w warsztatach członkowie komisji przybyli do siedziby Urzędu Gminy na dalsze posiedzenie komisji. Wysłuchali przedstawicieli firmy Blue Gas, zajmującej się gazyfikacją gmin i miast, zajmującej dostępu do tradycyjnej sieci gazu ziemnego. Radni wyrazili zgodę na podpisanie listu intencyjnego w nadzorowej sieci gazowniczej. Informacja o działalności SOE za 2017 rok wszyscy radni otrzymali na piśmie. Informacje o działaniach na rzecz rolnictwa podejmowane przez izby rolnicze zostały przesłane radnym do zapoznania się w materiałach. Informacje na temat działań na rzecz rolnictwa podejmowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego zostaną szczegółowo omówione dzisiaj na sesji. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej zostało omówione przez panią kierownik Annę Popiel. Radni zaproponowali przywrócenie Funduszu Sołeckiego w 2019 roku. Dziękuję bardzo. I Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna odbyła po swoje posiedzenie, ale to będzie na komentarze przedstawiane. Czyli chodzi o tą uchwałę w sprawie skargi na działalność wójta. Dobrze, Szanowni Państwo, czy macie pytania do części informacyjnej? Jeśli nie, Szanowni Państwo, przejdziemy do informacji o działaniach na rzecz rolnictwa podejmowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze. Jeżeli chodzi o izby rolnicze, ten materiał na piśmie dostaliśmy wcześniej. Pytań nie zadamy, bo przedstawiciela nie ma. Natomiast bardzo prosimy pana kierownika Michała Gawłowskiego o taką informację na temat, co w tych służbach rolnych przez ten rok się zadziało. Dzień dobry, nazywam się Michał Gawłowski. Jestem pełniącym obowiązki kierownika PZPR w Wodrowcu. Powiatowym zespołem doradztwa rolniczego w Wodrowcu. Zostałem wyznaczony jako pełniący obowiązki na czas około ciążowy mojej pani kierownik Doroty Rozewicz. W 2017 roku na emeryturę przeszło 2 pracowników, jedna osoba zmieniła miejsce pracy. Etatowo obsadzone są 3 biura, na Sławku, w Wodrowcu i w Mieścisku. Gminy Wapno, Skoki, Gołańcz, tam jest pełniony system dyżurów jedno lub dwudniowych w zależności od natężenia i od potrzeb. W 2017 roku pracownicy przeprowadzili różne formy spotkań, działalności. Podam tu nazwy, ilości spotkań i ilość uczestników. Tak zwane demonstracje i pokazy, było to 12 spotkań, uczestniczyło w nich 57 rolników. Główne tematy to integrowana ochrona roślin, nawożenie roślin. Ze względów zootechnicznych nie są przeprowadzane tematy z produkcji zwierzęcej. Wykłady i wykłady specjalisty z WODR. Było to 48 spotkań, 578 osób w tych spotkaniach uczestniczyło. To też były tematy z zarządzania gospodarstwem rolnym, bioasekuracji, ASF-u, żywienia zwierząt, zarządzaniem
ekonomikę gospodarstwa, BHP oraz VAT. Są nawiązane tak zwane lokalne grupy dyskusyjne. Jest to o tyle fajna i ciekawa formuła, gdy rolnicy sami z siebie przychodzą na takie spotkania i to rolnicy proponują tematy do omówienia w następnym spotkaniu. Moim zadaniem jest zebranie informacji, tudzież przygotowanie informacji przez kogoś, zaproszenie innych osób, które byłyby władne takich informacji udzielić. Ostatnio w listopadzie zeszłego roku taką, że tak powiem, było generowanie pliku JPK przez osoby przerolników, które są na VAT-cie. Ten plik JPK jest zdawany do Urzędu Skarbowego. Wyjazdy studyjne to były 3 wyjazdy, 110 osób na targi rolnicze, wystawę rolniczą w Petnarach, wizytę w zagrodzie edukacyjnej. Zbieramy się w jednym miejscu, pakujemy się do autobusu i jedziemy w takie miejsce. Pokazy i demonstracje było takich pokazów demonstracji 12 sztuk. Są między innymi największe z tych to dni pola rzepaku. Tam uczestniczyło 154 osoby. Te dni rzepaku są organizowane w gospodarstwie demonstracyjnym pana Torzewskiego w Łaziskach. Serdecznie zapraszam na taki pokaz. Rozwinę temat. Monitoring występowania agrofagów wykonany jest na zlecenie Instytutu Ochrony Roślin. Jest to przeprowadzone w gospodarstwie demonstracyjnym pana Zbigniewa Kopczyńskiego w Panigrodzu. Polega to na tym, że pracownik, doradca, akurat ja idę na pole, na dedykowane pole i sprawdzam, naliczam występowania agrofagów w pszenicy i rzepaku. Jest to metoda na żółtych naczyń oraz tablic glebowych. Rachunkowość systemu FAR jest to przeprowadzanie rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Jest to pełna rachunkowość, nie tylko wpłaty i wypłaty. Jest to przeprowadzone 45 książek jest na całym powiecie, 14 jest na gminie Gołańczy. Doradcy uczestniczyli też w organizowaniu oraz w przeprowadzaniu różnych konkursów gminnych, między innymi na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, tudzież pomagali w organizacji konkursu Miała Wieś Aktywna. Przeprowadzamy tak zwane analizy jednostkowe produkcji dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Co znamienne, znak czasu, do tej pory to doradca musiał się, że tak powiem, prosić rolnika o udostępnienie danych produkcyjnych i finansowych. Teraz się to zmieniło i rolnicy sami przychodzą do doradcy, się pytają, czy doradca może im pomóc przeprowadzić taką kalkulację produkcji na polu, czy dla produkcji zwierzęcej. Wracam do Wągrowieckich Dni Rzepaku. Wspólnie z firmą Rapul jest to organizowana taka impreza plenerowa na poletkach demonstracyjnych w Łaziskach. Są tam przedstawiane odmiany rzepaku oraz zbóż. Omawiana jest ich przydatność pod względem odmianową oraz cech odmian. Jest też przedstawiana z racji gościnności tej firmy linia technologiczna do przygotowania i zaprawiania nasion. Co rok impreza jest wzbogacana o różne tematy nierolnicze, pokazy, na przykład w zeszłym roku było pokaz ratownictwa medycznego i ratownictwa drogowego. Gospodarstwa demonstracyjne, o których wspominałem, są to miejsca, a raczej gospodarstwa rolników, którzy sami z siebie udostępniają swoje pole do przeprowadzania różnych pokazów i różnych technologii uprawy. Są takie trzy gospodarstwa: Łaziska, Oporzyn i Panigródz. Natomiast w Łaziskach i Oporzynie jest umiejscowiona stacja meteorologiczna, która automatycznie zbiera dane pogodowe i przesyła do serwerów w Wodrze. Tamte dane są ogólnie dostępne przez doradców. Jako że jesteśmy doradcami, udzielamy różnych porad dla tych osób, które się zjawią u nas w biurze. W zeszłym roku były to 1964 porady, natomiast już w tym roku do wczoraj
w zasadzie do dzisiaj było to 450 porad. Przyczyniło się głównie do tego, że kampania wniosków obszarowych 2018 roku już ruszyła, zapowiada się ciekawie i jest to w zasadzie temat do rozwinięcia. Z racji statutu i wewnętrznych uregulowań mamy narady z pracownikami PZDR-u. Było to 12 porad, narad planowych, czyli comiesięcznych, i 4 ad hoc, które wynikają z potrzeb doradców i wewnętrznych uwarunkowań. Poza tym każdy doradca jest zobowiązany napisać przynajmniej 4 artykuły na stronę internetową WODR-u. Niektóre z nich, z tych artykułów, są umieszczone w poradniku gospodarczym. To jest nasze pismo takie branżowe dla rolników. W zeszłym roku było 13 artykułów napisanych. Z racji tego, że WOD w Poznaniu jest firmą komercyjną i na podstawie ustaw i rozporządzeń musimy też zarabiać na firmę, na siebie. W związku z tym zostało zrealizowanych w zeszłym roku 276 zleceń komercyjnych. Te zlecenia komercyjne obejmują głównie pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych o różne dotacje i inne. Cała działalność komercyjna w zeszłym roku zamknęła się dla naszego powiatu w kwocie 48 227 zł 54 groszy. A to potem. Z racji tego, że różni doradcy mają różne uprawnienia, więc rozłożenie dochodowości jest naprawdę różne i niezależne od doradcy jako takiego, dla niej od terenu, jest to ciężko wywnioskować i podzielić chociażby na ilość doradców cały ten dochód. Doradcy mają wpisane różne rodzaje innych metod doradczych. Są to różne rodzaje ankietyzacji gospodarstw, monitoringu cen, oceny przeziemowania upraw oraz szacunków klonowania. Doradcy uczestniczą też w pracach komisji kreskowych. PZDR Wądrowcy nawiązało i utrzymuje ścisłą współpracę branżową z jednostkami okołorolniczymi, czyli jest to agencja ANIP, Wądrowców. Co też przez naszą dyrekcję jest wysoko ceniona współpraca z lokalnymi, z gminami, włodarzami. Mamy tu podziękowania właśnie dla wójtów, dla burmistrzów za to, że możemy bezpośrednio i bezproblemowo przede wszystkim działać. Z tego, co dowiedziałem się w kuluarach, powiat wądrowiecki to taki dziwny, gdzie nie muszę, w zasadzie nie trzeba się przepychać papierami, żeby o coś poprosić, wystarczy zatelefonować, zadzwonić i wtedy już wszystko działa. Na 2018 rok WOD w Poznaniu planuje zwiększyć swój udział w usługach komercyjnych na terenie powiatu oraz w całym województwie. Ze względu na ilość trzody chlewnej zamierzamy przeszkolić jak najwięcej rolników w aspekcie bioasekuracji i ASF-u. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że około 1/3 pogłowia trzody chlewnej z całej Polski jest w Wielkopolsce. Około 1/3 pogłowia wielkopolskiego jest w powiecie wądrowieckim. I mniej więcej 3/4 do 3/4 pogłowia właśnie świń jest w gminie Wągrowiec i w gminie Gołęcz. Rozmawiając z tam wójtem też w Gołańczy, wiem, że jeżeli by się znalazło niestety jakieś zwierzęta zachorowane, to na przykład gmina Gołańcz ekonomicznie, no mówiąc wprost, leży, bo niestety, no, jest nastawiony na inwestycję zwierzęcą, na inwestycję świńską. No i zamierzamy też wspomóc rolników przy wypełnianiu wniosków obszarowych. W tym roku jest obowiązek nałożony przez agencję, 99% rolników ma złożyć wnioski obszarowe przez internet. Jesteśmy do tego przygotowani, przeszkoleni. A jak to będzie, to się okaże. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Przekazuję sprawozdanie. Dziękuję bardzo za tą informację. Prosimy o pytania. Pan Sołtys. Tak, tutaj mówię, proszę Państwa,
myślę po mojemu, to 30% nie będzie już co pokazywać rzepaku. 30% na polu zostanie, to góra. Bardzo możliwe i być prawdopodobnie, znaczy może inaczej. Tak, zgadzam się z tym, że to też nie jest wina przezimowania jako takiego sensu stricto, ale też wina tego, iż w cały 17 rok był bardzo mokry, profil glebowy jest...